Okidoki, witam się z wami po raz kolejny. Tym razem będzie to oczywiście jakby kontynuacja dalej vloga we wcześniejszej części. Nagrywałam wam wietrzenie szafy, a teraz przybywam do was z holem. Hol z siaty, w sumie to bardziej hol z shopping bagu, także z koszyka można by rzec. Oli, rozwieź pranie proszę. Pokażę wam, byłam w polskim sklepie i wyobraźcie sobie jeszcze, napatoczyłam się. Dobrze, że pani miała drzwi otwarte, bo dzisiaj jest dość duszno i będzie na pewno lało, bo jest bardzo duszno. Na taki sklep i to jest Guess What. I w nim, słuchajcie, dojrzałam po prostu Bomb Cosmetics, Yankee Candle, oczywiście jakieś wybiórcze, tylko takie, wiecie, produkciki. Woodwick i coś tam przykuło moją uwagę. No i chyba to. Także oczywiście nie omieszkałam zajść i zakupić kilka rzeczy. Zaraz wam pokażę, co wybraliśmy. Wyniosło mnie to 16,36 łącznie. I tak, mamy tu jedną bombę. Taka bomba. Ja bardzo lubię, także może dzisiaj po pracy zobaczymy. To jest bomba o nazwie Flying High. Bardzo ładnie pachnie, zobaczymy. Drugą bombę wybrał sobie Gracek i to jest Spot On. Ona jest jakaś taka słodka. Bardzo słodka, więc albo kokosowa, albo waniliowa. Nie wiem, ciężko mi stwierdzić, ale bardzo fajna. Dalej zakupiłam 4 woski. W tym 2 są mi nowymi zapachami. Frosty Gingerbread. Chyba go nie miałam. Miałam coś bardzo podobnego. Albo może go miałam, już nie pamiętam. W każdym razie to, £50 kosztuje sztuka. Tutaj mam grillowane brzoskwinie i wanilia. Zobaczymy. To jest, wiem, że to jest z nowej kolekcji, bo zaglądałam. Tutaj kolejna z nowej kolekcji i to jest, słuchajcie, Strawberry Bellini. Czyli bardzo soczysta, aż ślinianki prasują. Soft Blanket, coś od wszystkiego chyba zaczynamy. Zaczynają przygodę z Janki. Dalej bomba, Bomb Cosmetics, to jest Coconut Shower Mixer with Coconut Oil. Także ja sobie wzięłam taką, takiej jeszcze nie miałam. Ale kokosowa to już się cieszę, pięknie pachnie kokosem. I Aloe Water, wiecie, że lubię. Malutki podgrzewacz, £50. Drogie dość mają, no ale nie ma tu Janki, więc siłą rzeczy, jak widzicie, tylko za to, co wam teraz pokazałam, zapłaciłam 16 coś. Także naprawdę drogo. I lecimy teraz oczywiście polski sklep. No i dzisiaj już sprawdzałam, słuchajcie, ceny. Mam nadzieję, że już tutaj mi jakby nie zrobili w bambuko. W polskim sklepie wyszło nam 21,04. Rzeczy już jest nieco więcej, bo tyle. O, możecie sobie przystopować na ceny, które będę pamiętać, albo które będą miały cenę, to wam powiem. Jeżeli chodzi o tą wodę, wzięłam Żywiec Zdrój ze smakiem cytryny za funta, bo to pamiętam. Serek wiejski, słuchajcie, 46p. Dalej, o, coś się chyba wylało, coś poczułam, nie wiem. Mleko łaciate 99p, czyli praktycznie funta. Dalej, synek sobie wziął 2 serki, jeden waniliowy, drugi czekoladowy po 45p, gdzieś to będzie drugi. Ja wzięłam ciasto, miałam ochotę strasznie na ciasto, ostatnio też wczoraj właśnie Oliwie prosiłam, żeby do pracy przyniosła mi też ciasto z polskiego sklepu i to było takie z galaretką i w ogóle przepyszne z owocami, przedwczoraj, nie wczoraj. A dzisiaj wzięłam sernik krakowski i tutaj słuchajcie jest, czekajcie, spróbuję to coś znaleźć, czy tu jest jakaś waga? Wiecie co? Ślepa jestem, nie widzę tu żadnej wagi. Nie wiem, innego tu jest. Naprawdę jestem ślepa, bo nie widzę w ogóle wagi tego. Jest, dobra. 550 gram. Serniczek taki polski, pyszny, do kawy w sam raz. Także może do pracy, jak mi się uda, to coś zostanie. Pani też sprzedaje swoje wyroby i tu... Ale pachnie. Zaraz będę gotować ziemniaczki. Szybko, przed pracą. Żeberka. Wziąłam 4, bo Oliwia nie je mięsa, więc sobie i Greckowi. Dalej zakupiłam toruńską, jedno pędko, tylko żeby wsadzić woreczek, pani mi przekroiła. Tu jest właśnie drugi serek, pyszny, czekoladowy dla Gracjana. Dalej wędlinki, wybraliśmy, słuchajcie, moją tą, co zawsze biorę, bo ja ją nie wiem czemu, ale bardzo po prostu uwielbiam to od dawien dawna. To jest ta z warzywami, taka słabiutka z warzywami. Gracjan zażyczył sobie z salami, także 20 tego z salami. Dalej mamy chlebek. Chlebek jest, słuchajcie, rumuński. Rumuński, przepyszny. Ostatnio go już brałam, tylko taki był większy. Ten bardziej przypomina mi polski. Czy to wszystko? Nie, wszystko.
Ja myślę, że coś mi zabrakło. I dwa pomidory. A, syrek! A tu jest właśnie torba. Dobra, zabrakło. Dobrze myślałam. Dwa pomidory. Czekolacja mi pomaga. Tutaj jeszcze w siatce mam dwie zupki. Oczywiście zdrowa żywność musi być. Nie może zabraknąć rosół z włoszczyzną i natką pietruszki. Dobrze by było, jakby tam coś było z włoszczyzny i natką pietruszki. Ale niech będzie. I pasztet. I pasztet 70p, pasztet z drobiem i pomidorami. I tak się prezentują moje wszystkie zakupy. Bardzo się cieszę. Biorę się teraz właśnie za przygotowanie ziemniaczków, słuchajcie, i za jedzenie, bo nie mam dużo czasu, a chciałabym jeszcze przed pracą właśnie sobie usiąść w spokoju, zjeść, ewentualnie jeszcze wypić kawę i zjeść sobie kawałeczek sernika, bo po prostu za mną chodzi. Strasznie ostatnio chodzi za mną polskie ciasto. Bardzo mi ostatnio brakuje. No i oczywiście robię żeberka szybciutko, także tak wyglądał mój haul z siaty. Mówię do Was 6 minut. Pewnie do tego vloga dorzucę coś już chyba jutro, bo już dzisiaj raczej, o, może zrobię Wam drugie wietrzenie szafy jutro razem z tym haulem z siaty. No, także póki co się rozłączam, biorę się za układanie, za robienie jedzenia, a z Wami jestem w kontakcie, także niedługo się odzywam. Miłego popołudnia Wam życzę. Dzień dobry, witam się z Wami bardzo, bardzo gorąco. Zaczynam dla Was dzisiaj, słuchajcie, vloga. Mamy dzisiaj 17 czerwca, dzień tygodnia poniedziałek, czyli dla co niektórych początek tygodnia, a dla co niektórych weekend. Ja właśnie się przyodziewam, zaraz Wam chcę pokazać właśnie całą stylizację, też dlatego tak właśnie zaczynam, żeby po prostu z Wami się ubierać. Chyba właśnie będę miała tą opaskę przez cały dzień, jeżeli chodzi o moją dzisiejszą stylówkę. Tararara, wiem, że mnie całej nie widać, mam jeszcze jeansy, później Wam jakoś to pokażę, bo nie mam jak tutaj się ustawić, zaraz może odwrócę się do lusterka. Czekajcie, tylko tutaj wezmę te krzesło. O, bo robiłyśmy przecież tą całą wyprzedaż szafy. Bardzo proszę, tak wygląda moja stylizacja. Buty, spodnie, słuchajcie, bodajże chyba z Bershki, bluzka od Monika, podłoga, butik, podłoga, czyli od Moniki z Instagrama. Ja Wam polecam te bluzki, bo po prostu jest świetny materiał, bardzo fajny ten napis. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praniu, ale coś czuję, że będzie sztosik. Więc tak wyglądam. I jeżeli chodzi, słuchajcie, o, jeżeli chodzi jeszcze o górę, to będę miała taką kurtałkę właśnie, czyli tą z TK Maxa, tak sobie wymyśliłam. I od razu też, o właśnie, tak już ubrana będę robić, słuchajcie, sobie za chwilę make-up. I dzisiaj jestem w stylówce takiej totalnie mojej, po prostu takiej 200% mojej stylówki. Nic bym jakby tu, no może spodnie bym zmieniła, albo pasek jakiś, o pasek może sobie dzisiaj jakiś kupię, bo nie cierpię spodni, to są spodnie z wysokim stanem i po prostu ja nie cierpię. Co chwilę chodzę i się po prostu poprawiam. Nie wiem jeszcze właśnie, gdzie Was zabiorę, bo zastanawiam się, czy jadę do Edynburga, do centrum, czy jadę na Fort Kinnard. Ale wydaje mi się, że chyba wystarczy mi, jak pójdę na Fort Kinnard. Tam też kupię to, co potrzebuję. Zakładam okularki, dokładnie te. Może też znajdę dzisiaj w TK Maxie jakieś inne okulary, to bym się pokusiła, ale póki co mam te i niech tak jakoś zostanie, bo tak jak mówię, te drugie, w sensie te jedne, no nie wiem, czy mi dzisiaj pasują, coś mi dzisiaj jakoś tak nie w ten czas. Pasują, czy mi nie pasują, dziewczyny? Nie wiem, dzisiaj coś mi nie gra. Tak jak mi grało, tak mi dzisiaj coś nie gra. Te czarne ramki mi tak nie grają. Poczekajcie, sprawdzę coś innego. Sprawdzę coś innego. Jeszcze tutaj powinnam mieć jakieś jedno okularki. I czekajcie, otworzę jeszcze sobie okno, bo mam wrażenie, że dzisiaj będzie w miarę ciepło. Tutaj mam jakieś, co to są? Nie wiem, co to było. A, podróbki Monika Lacoursa oczywiście. O Jezu, jakie ciemne. Nie wiem, one są takie strasznie ten... brudne. Wiem, że palcami nie powinnam, no ale co mam zrobić? No trochę przyciemnawe, ja w nich nic nie będę widziała, słuchajcie. Dobra, odpadają, jeszcze mam jedne tam. Dobra, no i tak właśnie będę się prezentować i zakładam tylko jeszcze małą torebeczkę. Torebeczkę biorę tą oczywiście, nie wiem, czy to jest Yves Saint Laurent, właśnie tą. Tutaj już stoi przygotowana i jeszcze tutaj stoi torba, bo mam do odebrania, dostałam jedno awizo i mam coś do odebrania na poście. No i się zastanowię, czy to jeszcze zdążę podrzucić tutaj do domu, czy z tym pojadę. Jeżeli to będzie coś lekkiego, to z tym pojadę, a jak będzie ciężkie, to z tym nie pojadę. Dobra, wodę sobie za chwilę pójdę kupić właśnie w Humbergansie. Czekajcie, jeszcze godzinę sprawdzam. 8.56, spoko, 9.30 mam chyba bodajże...
albo 9:30 coś, mam pierwszy pociąg. Także super ekstra, naprawdę się wyrobiłam bardzo szybko. Z czego bardzo się cieszę. Muszę jechać właśnie kupić, słuchajcie, dzieciakom właśnie jakieś jeszcze pierdu na wyjazd. Za 2 tygodnie, słuchajcie, już lecimy do Polski, także już wszystko musi być dopięte. A ja się dopatrzyłam, słuchajcie, że biorąc bilety po prostu kupiłam tą Family Plus i tam mi przysługuje 2 razy bagaż po 20 kg. I tak naprawdę to przydałby mi się on, ale nie mam po prostu walizek, słuchajcie. Będę musiała zaś po jakichś lumpach, nie opłaca mi się kupować nówci, chromci, walizek nowych, dlatego że ja w drugą stronę nie mam już raczej chyba walizek, no chyba że dokupię właśnie z jednym bagażem 20-kilowym, może tak zrobię właśnie. Jeszcze nic nie wiem, no ale póki co mam na pewno do nadania sporo rzeczy, bo i do mojej bratowej i do Moni właśnie, więc może bym faktycznie jakoś to udźwignęła, tylko też nie wiem, czy kurde w transporcie się pomieścimy, wiecie o co chodzi. Dobra, no i co teraz zrobimy? Zrobimy sobie mini pielęgnację, zaaplikujemy sobie szybciutko jakiś podkładzik, delikatnie. Teraz oczywiście używam tonik. Tonik ten cały czas sam, nie zmieniam, bardzo go lubię. Produkt na usta, gdzie ty jesteś? Przed chwilą to gdzieś tu widziałam, słuchajcie. I patrzę się jak ta głupia i o, mówiłam? Hialuronowy wypełniacz ust, to jest produkt... Znowu 1000 razy już wam mówiłam, że muszę go zakupić, jak będę w Polsce. Wiem, że za moją namową już kilkanaście osób, przynajmniej kilkanaście, to co wiem, zakupiło i jesteście zadowolone. A wy nawet sobie nie zdajecie sprawy, jak fajne to uczucie móc wam coś polecić, co się u was naprawdę sprawdza i co jakby trafia do mnie właśnie tym takim potwierdzeniem tego, co ja po prostu wam o tym produkcie mówię. O, nie używałam chyba. Nie, wczoraj też używałam, ale coś mi dzisiaj szczypią usta. Wyjątkowo. No, czuję pieczenie ust. A ostatnio muszę wam powiedzieć, że w pracy w ogóle się mnie wszyscy pytali, czy ja usta powiększałam. Ja nie wiem o co chodzi, ale odkąd zrobiłam te bruzdy, to każdy myśli, że ja mam zrobione usta. A ja w ogóle nic z ustami nie robiłam. Po prostu tutaj miałam bruzdy robione, wstrzykiwane. Zresztą macie to na kanale. No i co teraz? I teraz zastosujmy sobie może troszeczkę serum. Tak, dajmy sobie serum. Dajmy sobie serum. Serum oczywiście Clarins. Ta druga taka tubeczka, bo już jedną wykorzystaliśmy. Dam sobie najbardziej tutaj właśnie w okolice bruzd i w okolice czoła, myślę. O tutaj. Leciutko nie wmasujemy, nie wmasowujemy. O, tylko takimi ruchami wklepującymi. Ona się tutaj fajnie... Lubię to serum. Lubię to serum i to uczucie takie właśnie napiętości od razu po nim. Tylko właśnie z nim trzeba uważać i nie masować, nie wmasowywać, dlatego że on ma tendencję do rolowania się. No dobra, co? Ja chyba sobie skończę trochę ten makijaż, bo nie chcę też, żeby tutaj... O, bo początek filmu i będę do was nagadowywać, kurde, 15 minut. Także zrobię sobie tutaj mini jakiś makijaż i za chwilę się do was odezwę. No i okidoki, kochani, słuchajcie, kilka minut później, czy tam kilkanaście, nawet nie wiem, tak będę wyglądać. Shopping is my cardio, kurteczka, już wam pokazuję. Makijaż zrobiłam, jak widzicie, bardzo minimalny. Spodnie mam takie, jak zwykle ich nie widać i nie wiem, gdzie jakbym się będę mogła pokazać. O, może tak. One mają takie dziury, tutaj są takie, o, buty już są do prania, jak widzicie, już są szare, a nie białe. Tutaj są poszczępione. To są, słuchajcie, spodnie chyba właśnie z Berszki, o ile się nie mylę, chyba z Hiszpanii. Ja chyba w Hiszpanii w Berce je kupowałam, tak? Tak mi się kojarzy i chyba tak było. I co, zabieram jeszcze tylko okularki, torebkę i zastanawiam się jeszcze, słuchajcie, nad zapachem. Na razie właśnie w sumie troszeczkę się usmarowałam. Usmarowałam się, słuchajcie, właśnie tym, ale nie wiem, czy chcę pachnieć tak Coco Chanel Mademoiselle. Nie wiem, dobra, w sumie ja nie będę mieszać. Także to jest ta Empressa od Penaligons. Bardzo ładna nuta. Biorę moje punktowe karty. Na ustach mam Vibo, to jest to, a nałożyłam to na Smashboxa, tą pomadeczkę. Nie wiem, jaki jest kolorek, słuchajcie. Tutaj nazwy, bo papier jest zdarty, więc niewiele wam powiem, ale kolor wygląda tak. Więc taki kolor mam jakby pod spodem i na to nałożyłam po prostu sobie błyszczyk, także to się na pewno zje, więc biorę tylko błyszczyk do poprawki, albo w sumie mam chyba w torebce nawet taki zwykły. Dobra, więc to, karty biorę, jeszcze może spsikam sobie twarz troszeczkę. Jeżeli chodzi o podkład, to dzisiaj użyłam, słuchajcie, Dior Nude Air.
On jest troszeczkę dla mnie za ciemnawy, niestety, albo ja jestem za blada. Czekajcie, o ciupinkę. O ciupineczkę fixera. To jest All Nighter z Urban Decay Makeup Setting Spray. Co powiedziałam? Fixera? No, wiecie o co chodzi. Witaminka D. Dobrze, że trafiłam. Dobrze, że trafiłam. Naprawdę super. No i co? I spadam. Spadam dlatego, że 10:02 mam pociąg, a jeszcze chcę zajść sobie po kawę. No i chcę zajść przede wszystkim po przesyłkę tutaj na pocztę, na deliverki, ale właśnie nie wiem, jeżeli to będzie mała przesyłeczka, to ją ze sobą wezmę, ale jeżeli nie będzie mała, no to niestety muszę właśnie jakby wrócić do domu, ją jeszcze zanieść, no i zdążyć na pociąg. Także myślałam, że zdążę na ten 9:00 coś, ale niestety się nie wyrobię. Na włosach jeszcze mam Nivea Hair Milk. Spsikane włosy właśnie, tym bardzo ładnie pachnie. Ładnie pachną i to jest to, co dostałam od Moni. No i to wszystko. I zabieram tylko okularki, chociaż widzę, że się trochę zanosi na deszcz. Zabieram te okularki i taka jest moja stylowa. Także tak dzisiaj będę wyglądać i lecę po kawę do Gryksa. No i jeszcze właśnie na pocztę, także jeszcze się odezwę do Was. Może pokażę Wam, jak wygląda ta przesyłka, jak dam radę. Oczywiście jak ją ze sobą wezmę, to Wam jakoś w pociągu to po prostu pokażę. No i co? No i spadam. Także do usłyszenia. No i hejo, hejo, słuchajcie, jest godzina za 8, ja mam dwie po pociąg, czekajcie, bo się po prostu porozdegowywałam. Właśnie byłam po kawce, także z Greksa jeszcze się z Dominiką spotkałyśmy na kawę. Jestem już, słuchajcie, jestem na dworcu i czekam na pociąg, za chwilę powinnam mieć. I tak, byłam jeszcze po przesyłkę, słuchajcie, ale okazało się, że oczywiście przesyłka jest, wiecie, takich rozmiarów, także z racji tego, że no niestety była za duża. Plus jeszcze przyszła inna przesyłeczka, już przyszła też jedna z koszulek, które już Wam o nich opowiadałam właśnie z tej serii. Kolejną zamówiłyśmy dla Karoli. Także ta koszulka właśnie przyszła, także ja po prostu tego z sobą nie brałam. Jak wrócę, nagram Wam po prostu unboxing i tyle. A tymczasem wypiję kawkę, wypiję sobie właśnie sałatkę, jakąś tam makaronową i co. I odezwę się do Was już myślę, że z New Grey Hall. No bo jednak stwierdziłam, że jadę na Fortuna, a nie do Edynburga. Nie chcę nic jechać do centrum, bo po pierwsze za daleko, po drugie tak naprawdę to, co chcę dostać, dostanę w normalnym tutaj też Primarku i w TK Maxie. Także co, ja się odzywam do Was już jak będę w Edynburgu. No i okidoki, słuchajcie, jak możecie zobaczyć, jesteśmy już w Primanim i włączyłam kamerkę, żeby Wam pokazać, jakie fajne, czekajcie, jakiś włos mi się przyczepił. Fajne torebki, naprawdę fajne. Bardzo ładnie to wygląda, naprawdę super. Fajna brązowa, taka na lato, cena 8 pounds. Bardzo, bardzo fajne i rzecz, która przykuła moją uwagę, zobaczcie, jakie piękne. I to jest na kostkę. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem, chyba spróbuję. Mam nadzieję, że będzie dobre. Na kostkę. Kolejne rzeczy, zobaczcie, takie maszyniczki. To jest takich, wiecie, wiszących, co ich tak dużo wisi. Też ładne. Też mi się bardzo podoba. Do bardzo wielu stylizacji. Myślę, że to się wkomponuje 3 funty. I powiem Wam, że to jest takie średnio ciężkie. Myślę, że się skusza. Takie dwa zestawiki bierzemy. Te torebki to kozak, a w ogóle to podobają mi się te bluzki, ale jak zwykle niestety nie ma rozmiaru mojego. Bardzo widzę, że w modzie teraz taki właśnie jakiś, nie wiem co to jest za styl, ale te torby takie dziwne, takie z włóczki, nie wiem, nie z włóczki, z czego to jest, takie te, wiecie co, wiecie, no zapomniałam się to nazywa, nieważne, ale takie coś, jakieś rzemykowe, nie rzemykowe. Tu jeszcze koczyki, też nawet spoko. Nie wiem też, ile mi starczy, słuchajcie, baterii. Bo się okazało, że w pociągu się nie doładowałam. No a w domu nie byłam do końca doładowana. Mamy tutaj takie fajne wiązane spodnie. Nawet spoko wyglądają. Mogą fajnie wyglądać. Czekajcie, jaki to jest materiał. Takie. One są dość... Muszę Wam powiedzieć, że to są takie płócienne. Czekajcie, kupnę sobie 10. Zobaczcie, tylko że będą się strasznie gnieść, ale fajne. Naprawdę fajne, mogą fajnie wyglądać do bardzo wielu stylizacji. Okej, okay. Co my tu jeszcze mamy? Takie sukienki. Też nawet spoko ta sukieneczka.
Tutaj takie musztardowe torebki, biała bluzka, mam podobną tylko, że zwykłą białą, widzicie? Fajnie to naprawdę wygląda. Buty jakieś takie na takim korku, leciutkie bardzo. Dalej co my tutaj mamy, to chyba bransoletki. O ile się nie mylę, to muszelka, ja myślę, że to jest kawa, to jest muszelka, słuchajcie. Właśnie to jest ziarenko kawy. Dobra, o, opaska, fajna opaska. Ostatnio podobałam się z opaskami. Gdzie tu jesteś lusterko? Czekajcie, sprawdźmy. Sprawdźmy. Kurczę, lusterko jest z drugiej strony. Nie, z trzeciej strony. Dobra, weźmy to w stronę innego lusterka i sobie sprawdzimy. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu jeszcze takie wiszące spodenki. Tu jakieś bodki, nie bodki. No ja bodów nie noszę, także body to u mnie raczej odpada. Zbyt bardzo opięte i ja niezbyt do końca się fajnie czuję, ale tu coś fajnego widzę, czekajcie. No nie, zwykłe moro, takie różowe moro. Sukienki, nawet spoko, taka średnia długość, fajne, tylko bardzo podkreślająca sylwetkę, nic nie dla mnie. Bluzki, bluzeczki, krótkie topiki, ale sprawdźmy sobie właśnie tą opaskę. Przy okazji zobaczycie moją stylówę na dziś, o, tak się prezentuje. Spoko, teraz mi widać w całości. Zmienimy sobie opaskę. Uwaga, nie wiem czy dam radę. Jedną ręką. Fajny kolor. Bardzo mi się podoba kolor, tylko nie wiem czy nie będzie za... No właśnie, czy nie jest taka za... Słuchajcie, czy nie jest ona za gruba? Wygląda jak w turbanie, słuchajcie, trochę. Bo nie do końca, co? Nie wiem, kolor tak, ale nie do końca... Nie do końca mi się to podoba, wygląda jak w turbanie. Nie. Nie. Niestety nie dla mnie, ale ładna. Naprawdę ładna, czyli ja jednak muszę mieć takie, zobaczcie, cieniutkie. Zakładam moją. Jakieś włosy. O, ja muszę mieć taką cieniutką, co się niezbyt gdzieś tam wyróżnia. Zobaczcie, jakie buty. Czekajcie, odwieszę tą opaskę tutaj. O, odwiesiłam. Takie butki, też fajne, ale ciężkie. Ładne, tylko nie, ja to bym w tym nie uszła. Bluzki, bluzeczki, no nie, no ja z takich to chyba nie potrzebuję. Ja teraz to mam parcie na te takie od Moni, żeby sobie pokupywać z tymi fajnymi nadrukami. Ale pokażę wam, co tutaj dalej jest. Tam jakieś krótkie takie topy. Wszystko króciutkie, słuchajcie, wszystko takie kuse jest modne. Tam są jakieś z napisami, ale... O, tutaj mamy przecenione. Proszę bardzo, SK za 3 pounty. To też po 3. XS, tylko to są takie, widzicie, króciutkie, takie kurde, dosłownie za cycek. XS, no nie, za małe. M za duże. XS, może ktoś przewiesił, to chyba XS musiałabym wziąć. Albo SK. No nie wiem, ale nie założę raczej takiej pod sam biust. Tam mi się podoba, ten kolor znaczy. Musztardowy kolor, bardzo ładny. No to jest takie, zobaczcie. Zastalnik i co? I cały pępek na wierzchu. No, no nie dla mnie. Nie dla mnie, ale ładnie. Dobra, patrzę jeszcze coś, może Oliwie bym coś wzięła. Ale to chyba nie z takich króciutkich, albo musiałaby być sama. Chyba, że coś z tych tutaj. Chyba, że coś z tych tu. Bym jej wybrała, także zaraz się tutaj rozejrzę. Ona oczywiście nie lubi z napisami. Ale tu widzę jakaś niebieska. O, tu takie coś, to myślę, żeby jej się spodobało. Taka. Taka, tak. Ja myślę, że z tych jej się coś podoba. Także biorę, wybieram i za chwilę się znowu do was odezwę. Jeszcze tam są z napisami. I też nawet spoko. Okidoki, słuchajcie, znalazłam walizkę. Już się mega cieszę. Ale też jestem właśnie teraz na okularkach. I szkoda, że się nie mogę zobaczyć, jak ja w nim wyglądam. Bo są takie dziwne te szkiełka, ale wydaje mi się, że do tej katanki może to fajnie wyglądać. Proszę, wszyscy piszcie mi w komentarzach. Ja za chwilę się będę testować. Ale patrzcie, ile jest fajnych okularków. Naprawdę sporo. Sporo bardzo fajnych. Nie wiem, mogłabym tutaj postawić co prawda aparat i sobie tak przymierzać, ale trochę się boję, że on spadnie. No, trochę się boję. Daję się trochę. Dobra, może tak. To są jedne. Podobają mi się. I słuchajcie, 2 funty, żaden pieniądz. Podobają mi się jeszcze, zaraz wam pokażę. Te mi się podobają też. Słuchajcie, za taką cenę, ale już było za jasne, nie? Już dla mnie za jasne, już mam wrażenie, że nie wyglądam dobrze. Dobra, to jeszcze mi się podobało, takie niepozorne, ale fajne, fajny kształt.
No i co wy myślicie? Dajcie znać oczywiście w komentarzach. Ja zaraz będę decydować się tutaj. Nie wiem, no trochę mi się podoba ten kształt, tylko nie wiem, czy mi pasuje. Szkoda, że mi właśnie nie może ktoś tutaj doradzić. Nie wiem, czy nie są takie za kocie do mojej twarzy. Dajcie mi oczywiście znać, ale fajne. Fajne, więc piszcie. I co tu jeszcze mi tak przypadło do gustu? To są... Nie, to są jeszcze inne? Nie, to są te, co miałam, widzicie? Drugi raz mi się podobają te same. To jaki znak. Dobra, i jeszcze mi się te podobają, ale też są wielkie, ale ładne. Zobaczcie. Fajną mają rączkę. Takie pod dzisiejszą, kurde, stylówkę moją. Za duże, nie? No ja właśnie mam taki face, słuchajcie, że do niczego mi ten mój face nie pasi. Dobra, co to tu jest? Zwykłe, zwyklaki. Też takie za jasne. Dobra, biorę te malutkie, zgrabniutkie. No i póki co nic na razie mi więcej nie pasi. Jeszcze tu są też ładne. Czekajcie. Czarne, takie kocie. Takie. Sprawdźmy. No i nie wiem, bo się nie widzę. Więc piszcie mi jakby co w komentarzach, w których mi w miarę najfajniej. To może jeszcze po nie powracam. Powracam, bo ciężko mi się zdecydować. Podobają mi się bardzo te jasne, no ale jakoś ja się w nich nie wiem, no nie wiem. Te podobają mi się, ale mam wrażenie, że są dla mnie za jasne. No, nie wiem, może i do tej stylówki tak, ale mam wrażenie, że są zdecydowanie za jasne i że niezbyt mi fajnie, ale podobają mi się. Szkoda. Dobra, lecę dalej. Pokażę wam jeszcze może. Czekajcie. O, taką walizkę kupiłam. Na kółkach. Torbę w sumie. Torbę na kółkach i tutaj one są jeszcze. Więc jak twierdzę, że jeszcze jedna mi się przyda, to myślę, że jeszcze wrócę po jeszcze jedną. Też są tutaj fajne. Takie o, żółte. Ale nie lubię żółtych szkiełek. Wróż tak, ale nie wróć. I tu są też ciekawe, ale okrągłe to też nie. Są fajne okrągłe. Te biorę. Te biorę, bo są małe, fajne. Fajna, zaraz wam też pokażę, fajna torebka jest taka. Taka, słuchajcie, mega świecąca, mega mięciutka, ale właśnie taka typowo dosłownie na wieczór, bardzo fajna. I poczekajcie, jeszcze sprawdźmy sobie, no co tutaj są? A, no okulary. No i oczywiście coś mi musiało spaść. Standard. No okularki to mogłabym sobie właśnie wziąć, taki pokrawiec. Nie są drogie. Taką zabarkę. Jest jeszcze awokado, ale to tak do mnie nie przemawia i taki zwykły różowy. Ale na okularki to bym wzięła. Dobra, biorę. Tam jest mój koszyk, patrzę. Może odwrócę. Brawo ja. Dobra, takie widzicie? Takie zielone. Jakby miały inny kolor szkiełek, to może bym się zdecydowała. Takie. Jeszcze jest czerwony. Z tych takich śmiesznych. No ale to też nie. Też nie. Co tu jeszcze mamy? Te zeberki, podobają mi się, nie zeberki, panterki, podobają mi się te panterki. Kurczę, no ale widzicie, mamy jakieś takie przydurzawe one są, ale ładne. I tutaj jeszcze takie też duże. No ale coś jakoś, ja jakoś w nich niezbyt wyglądam. No i tutaj jeszcze mamy takie, no to tylko jedna wybrałam. I biorę sobie pokrowiec, a w ogóle bardzo fajna walizka. Jakbym miała się decydować, to myślę, że bym się zdecydowała na tą, no ale słuchajcie, to jest walizeczka. Taka podręczna i 35 funtów. No trochę za drogo. Jakby była za dwie dyszki, to jeszcze bym ją przechwyciła. Dobra, mam już tutaj coś w koszyczku. Też fajna ta czarna torebka i fajna w miarę ta żółta, gdyby nie ta imitacja, słuchajcie, tego nie wiem, węża czy nie wiem czego. Ta mi się podoba, ale też troszeczkę przydrogawa. No 8 funtów za taką tą. Jest taki zwykły materiał. Ja. Także jak gdzieś rzucicie torebką, a będzie telefon, to współczuję. No, dobra, ja idę tam jeszcze dalej chodzić, ale muszę niestety telefon schować. Tam jeszcze też torebki. Jak coś będzie fajnego, to oczywiście wam pokażę.